Drodzy Państwo, zobaczyliśmy pierwszą część filmu Transformacja w reżyserii pana Grzegorza Brauna. No może tak. Skąd pomysł w ogóle na taki film? To pytanie oczywiście retoryczne, ponieważ większość z tych wszystkich rzeczy zawartych w tym filmie to są fakty historyczne, zupełnie nieznane ogółowi, prawda? My się karmimy mitami, wyzwoleniem mas pracujących, uciemiężonego ludu pracującego, polityką socjalną, wrażliwością lewicową i czymś tam jeszcze. Tymczasem ci, którzy dzisiaj takie hasła głoszą, także i w Polsce i tutaj na Zachodzie przecież, jak słyszałem, zresztą miałem tutaj chyba w tej parafii taką krótką rozmowę z jedną osobą, z Kanadyjką, że wyraziłem zdziwienie, jak to jest możliwe, żeby w XXI wieku na Uniwersytecie w Toronto był fakultet, w którym wykłada się marksizm. Na co ta osoba była zdziwiona, no a dlaczego nie, przecież to jest, no i tak dalej. No ale właśnie, skąd pomysł takiego filmu? No to trafna diagnoza, proszę ojca, że to nie umarło. Prawda? Że to żyje, że to nawet prosperuje. Ja przeczytałem kilkanaście dni temu chyba o tym, że w Teksasie bodaj w jakiejś szkole jakaś miła pani nauczycielka od historii zorganizowała taką inscenizację. Uczniowie przebierali się za bolszewików i to wszystko było w rocznicę rewolucji bolszewickiej. Oczywiście w takim duchu, że jest to kamień milowy w dziejach ludzkości i że warto o tym pamiętać w sensie jak najbardziej pozytywnym. No więc to nie umarło, a mimo że zaznaliśmy tego na własnej skórze, oczywiście nie w tak ekstremalnie dolegliwy sposób, no bo żyjemy, prawda, bo żyjemy, ale ta pamięć się zaciera i w Polsce, która powinna być przecież, nauczycielem, przepraszam, to może się źle kojarzy, tak? Nauczyciele narodów, ale Polska ma taką misję, ponieważ Polska ma to doświadczenie, nieprawdopodobne doświadczenie. Myśmy z pierwszej ręki poznali i narodowy, i międzynarodowy socjalizm, i socjalistów od Hitlera, i socjalistów od Lenina, Trockiego, Stalina. I w związku z tym mamy doświadczenie unikalne, ponieważ w innych krajach łatwiej o pomyłki, prawda? Na przykład rozmaici antykomuniści, rewizjoniści historii na Zachodzie, ponieważ tak jasno widzą zbrodniczy wymiar systemu sowieckiego, w związku z tym na przykład popadają w takie złudzenie, że Adolf Hitler, który wypowiedział wojnę sowieckiemu komunizmowi, to być może był bohaterem pozytywnym, prawda? No są tacy ludzie i odwrotnie. Na Zachodzie nie brakuje ludzi, którzy uważają, że ponieważ narodowy socjalizm niemiecki to jest zło ostateczne, w związku z tym wszyscy, którzy z nim walczyli, to są good guys i Józef Stalin, no oczywiście jakieś tam błędy i wypaczenia były, ale przecież doszedł do Berlina i zmiażdżył tak zwanych nazistów, prawda? Tych nazistów, którzy już właśnie gubi się w tym określeniu już i to, że to byli po prostu socjaliści i to, że to byli Niemcy, prawda? Są jacyś ogólnobojowi, nie mający konkretnej afiliacji narodowej naziści. No więc gubi się pamięć o tym, chociaż jeszcze nie została dobrze zapisana.
Jeszcze to wszystko nie zostało zaksięgowane, jeszcze nie są wszyscy pochowani tak jak należy, a już wychowały się nowe pokolenia i w Polsce macie państwo całą galerię takich typów i takich środowisk, które zresztą korzystają z państwowych dotacji i na szczeblu lokalnym, i centralnym warszawskim, i na szczeblu centralnym eurokołchozowym brukselskim. Korzystają z dotacji ludzie, którzy wydają książki Lenina, Trockiego i propagują pamięć o tamtych zdarzeniach właśnie jako jakiś pozytywny punkt odniesienia. No, przyjeżdżają do Polski tacy profesorowie, niejaki Żiżek na przykład był parę lat temu gwiazdą, no i wygłaszają odczyty, z kolei jeszcze żyjący weteran SS-mani tamtego reżimu. Jakiś czas temu, kiedy to było? To było w zeszłym roku. Taka się odbyła fasadowa eurokołchozowa impreza we Wrocławiu. Kongres intelektualistów. Kongres intelektualistów, prawda? No więc po pierwsze, że nie mają wstydu ci ludzie, że się odwołują do takiej centralnej, fasadowej, stalinowskiej imprezy, jako do jakiegoś pozytywnego punktu odniesienia. A po drugie, kto tam gwiazdą był? No tam wygłaszał taki referat inaugurujący tę imprezę. Jak mówię, stary SS-man, Zygmunt Bauman, profesor, dzisiaj właśnie profesor taki, wujek, mądra rada, dobra rada od wszystkiego, ale przecież przez 10 lat był on politrukiem takich komunistycznych czerwonych Waffen-SS, to znaczy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był politrukiem tych oddziałów wojskowych, które były oddane do dyspozycji Urzędu Bezpieczeństwa po to, żeby mordować polskich patriotów i pacyfikować polskie wsie, które tym patriotom zapewniały Wiktor Pierunek możliwość przeżycia. I taki człowiek jest dzisiaj gwiazdą firmamentu intelektualnego i nie tylko, że nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych wątpliwości, ale urządza się takim ludziom festiwal. No jest dysproporcja, prawda? Jeszcze tych starych SS-manów od narodowego socjalizmu, no to się jeszcze ciąga po sądach, natomiast tamci są gwiazdorami takich imprez. No i z tej potrzeby ten film. Taki właśnie popularny wykład. Bardzo chciałbym go dociągnąć do tego, co się na nasz użytek nazywa transformacją ustrojową, to znaczy do okrągłego stołu, do tej umowy, zmowy Jaruzelski-Geremek, no ale to by było w części czwartej, więc na razie mamy część pierwszą, drugą i zobaczymy, czy mój kolega, producent będzie mógł stworzyć możliwości, ramy produkcyjne dalszej pracy. Ja może zanim oddam Państwu mikrofon, jeszcze skorzystam z tego przywileju, że władzy raz oddanej, jak to mówi komunizm, nigdy nie oddamy. Dwa pytania zadam, dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest kwestia pieniędzy, która była poruszona w tym filmie, no bo mitem jest, prawda, coś takiego, że oto bogacze ciemiężyli, lud i masy przyszły, obaliły bogaczy i zaczęły rządzić. To jest mit, prawda? Tak się na świecie nic nie dzieje. Na marginesie tu przeskoczę do tego, o czym tutaj pan Grzegorz Braun nam powiedział a propos dzisiejszej sytuacji w Polsce. 11 października w Warszawie środowisko krytyki politycznej, czyli takich ultra lewicowych pogrobowców, tych właśnie rzeczy, o których myśmy tutaj oglądali, stworzyło jakiś instytut studiów niezależnych, czy jakichś takich i tak dalej, przy czym grant, którego wielkości nie ujawniono, a zapewnia on 5-letnie od razu funkcjonowanie instytutu z garzami dla właśnie największych gwiazd socjalizmu, otrzymano od niejakiego George'a Sorosza. Prawda? Czyli no to można sobie wyobrazić, że są dziesiątki milionów dolarów od razu dane właśnie temu środowisku. Ale wracam teraz do pytania. Pieniądze. Pokazano tutaj, że udokumentował pan, że instrukcja rządu niemieckiego o daniu pieniędzy bolszewikom. Dodam, powołując się na
pracę profesora Richarda Pipesa, iż do roku 1922, a zatem dwa lata przed śmiercią Lenina, Lenin osobiście dostawał z rządu niemieckiego 20 milionów marek niemieckich w złocie. Proszę Państwa, to jest, nie wiem, czy ta góra pieniędzy by się zmieściła tutaj w tym pomieszczeniu, prawda? To złoto, które on dostawał co roku. Trocki, gdy jeździł, tam mieliśmy takie ujęcia dokumentalne, pociągi jadą na walkę z kontrrewolucją, czy tam spacyfikować kułaków. On w swoim pociągu, znów to powołuje się na pracę pana profesora Pipesa, miał 2 tony złota zawsze, prawda? Czyli o co tu chodziło? Chodziło tu właśnie o to, że wypłacam żołd, że opłacam, prawda, tych, którzy strzelają, że opłacam tych, którzy propagandę robią, kupuję im maszyny drukarskie, farby, papiery i tak dalej. I to jest, tu się zaczyna wszystko kręcić. Pieniądz. Pierwsza sprawa. No mnie się to zdaje takie bardzo aktualne w tej historii i dlatego, bo może ktoś zapytać, a po co w tej chwili brać na warsztat dzieje Imperium Sowieckiego, no które bądź co bądź już formalnie nie istnieje od 20 lat, czym się tu zajmować? No mnie się zdaje, że ta historia jest dobra do rozważania, dlatego że ona odsłania takie stałe warianty gry. Ona pokazuje te chwyty, których się używa i one się nie starzeją. I pierwszym z tych stałych wariantów gry jest właśnie ta rozgrywka, której uczestnikiem i fundatorem są instytucje finansowe, jak to mówimy, międzynarodowe instytucje finansowe, żeby, bo w tym filmie Państwo rozumiecie, to jest godzina, to i tak jest strasznie długo, nie można wchodzić głębiej w szczegóły, ale odsyłam do lektury. Są książki właśnie wspomniane przez ojca tutaj, ale jest ich, chwała Bogu, znacznie więcej i tam można przeczytać, jak to wyglądało w personaliach. No, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w gremiach zbliżonych do amerykańskiej rezerwy federalnej możemy znaleźć 2 braci Warburgów, podczas kiedy trzeci brat jest bankierem i równocześnie pełni rolę szefa tajnej policji w rządzie niemieckim. Prawda? I to się dzieje w latach I wojny światowej. Rodzina Warburgów, bardzo, bardzo taka prominentna rodzina i odgrywająca bardzo istotną rolę w dziejach systemów finansowych całego świata. No i tego jest więcej właśnie, tego jest więcej. Jest taka pożyteczna książka wydana ostatnio po polsku, Potwór z Jekyll Island, o utworzeniu amerykańskiej rezerwy federalnej. Bardzo interesująca książka, wydało ją wydawnictwo Wektory wrocławskie. To wydawnictwo wydało też całkiem sporo, zwłaszcza w ostatnich sezonach, na te tematy fundamentalnych prac, między innymi Wojna o pieniądz Hong Song-binga, to też bardzo polecam, bo to właśnie odsłania, czy właściwie niewiele odsłania, bo to są rzeczy, które można przeczytać. To nie są informacje tajne, to nie są jakieś sekrety, to nie jest wiedza poufna. Tylko tyle, że ona po pierwsze nieczęsto jest zbierana i nieczęsto wyciąga się wnioski z tej wiedzy, która jest skądinąd dostępna. No ale jeśli nawet się je wyciąga i tę wiedzę się zbiera, no to ona nie jest nam podsuwana, broń Boże, nie jest nam podsuwana w tym kursie historii, który jest proponowany w szkołach, zresztą na całym świecie, prawda? Bo i to ciekawe, że i za PRL-u, i za post-PRL-u te wątki są zupełnie nieobecne i to nie tylko w nauczaniu jakimś początkowym, podstawowym, ale także w kursie akademickim. One naprawdę właśnie trzeba się samemu postarać
zainteresować, żeby na takie lektury się natknąć, dlatego że kurs akademicki ich nie przewiduje. Nie jest to wiedza wymagana od nikogo. No wydaje mi się, że jeżeli przećwiczymy sobie to, poznamy, rozpoznamy te stałe warianty gry na tamtych przykładach, no to możemy być bardziej krytyczni jako odbiorcy informacji, które są nam dzisiaj podawane. Od chociażby amerykański ambasador, który życie stracił w północnej Afryce nie tak wiele miesięcy temu, prawda? Tragiczna historia. No i w telewizorze nam powiedzieli, że to dlatego, że dzicy ludzie obejrzeli w internecie filmik, tak, który w sposób dla nich drastyczny odwoływał się do ich przekonań religijnych, no i oni się zebrali i zabili pana ambasadora. Niech mu ziemia lekko będzie panu ambasadorowi. Moja ironia nie tej śmierci dotyczy, tylko tego tłumaczenia. No, kto naiwny niech wierzy, że właśnie niepiśmienni i chyba jednak niezbyt powszechnie władający obcymi językami ludzie zbiorą się i tak będą po pierwsze wiedzieli, gdzie i o której szukać tego pana ambasadora, jak on wygląda i na dodatek będą mieli na podorędziu te tam kałasznikowy czy jakieś różnice przeciwpancerne, więc na to wszystko trzeba właśnie pieniędzy. Pójdą do buszu, wejdą na palmę i się połączą internetem. Tak, no właśnie, na przykład, tak, to jest pierwsza bariera, którą musieliby pokonać, więc możemy chyba słusznie wnioskować, że ktoś musiał niewąskie pieniądze wydać na taką operację, bo to jest logistyka, to jest poważna rzecz, no to są służby, w służbach są potrzebni fachowcy, a fachowcy kosztują, a zatem kto te pieniądze wydaje dzisiaj po to, żeby doprowadzać do sytuacji kryzysowej, no bo to przecież cały czas balansujemy na granicy wojennej, prawda? Cały czas ważą się losy świata, czy znowu pójdziemy na jakąś wojnę światową i kto z nas w tej wojnie światowej właśnie wystąpi w charakterze figuranta, żyranta. I to jest współczesne. W historii rewolucji bolszewickiej to jest współczesne. Tak sobie patrzyłem na te daty tutaj, proszę Państwa, no właśnie niespełna 100 lat temu. 100 lat temu, w roku 1912, naprawdę nikt o żadnej wojnie światowej nie myślał. Nawet w gabinetach politycznych nie było takich koncepcji. Takie koncepcje były być może właśnie w kantorach bankowych, ale w gabinetach politycznych, które już należą do sfery takiej fasadowej w polityce, tam nikt się z tym nie liczył, że to będzie wojna światowa. I to tutaj proszę mnie nie traktować jako jakiegoś chętnie egzaltującego się i innych straszącego osobnika, ale stoimy u początku jakiegoś nowego rozdziału w dziejach świata. I o tej wojnie to, prawda, nie są moje jakieś tutaj, to nie jest moje wróżenie z fusów, to nie są moje podejrzenia, moje rojenia, no tylko to jest temat z pierwszych stron gazet z ostatniego sezonu, prawda, o tej wojnie się mówi. Czy to będzie przed wyborami w Ameryce, czy po. Teraz, czy to będzie przed wyborami w Izraelu zarządzonymi na styczeń, czy luty, zdaje się, czy po tych wyborach, no takie rzeczy się rozważa, prawda? I teraz my nie jesteśmy w stanie przeniknąć tego właśnie, kto jakie pieniądze telegraficznie gdzie przekazuje. Nawet gdybyśmy byli w stanie to przeniknąć, to nie jesteśmy w stanie zapobiec pewnie niczemu i w związku z tym czegoś musimy się trzymać, prawda? Sądzę, że tym czymś, czego trzeba się trzymać, jest tą
tym obiektem, tak, o który zawsze chodzi też w dziejach, jest, mówiąc krótko, Kościół katolicki, i dzieje Związku Sowieckiego też pokazują, że to jest najlepszy papier lakmusowy i najlepsza busola, prawda? Przecież od samego początku ludzie, którzy tę piramidę, tę wieżę Babel budowali, oni nie kryli swoich zamiarów i oni wcale nie taili intencji i oni się nie kryli ze swoimi przekonaniami, a te przekonania były takie, że wiara, każda wiara to jest opium dla ludu, że w związku z tym klechy do piachu, a jeśli nie, no to w każdym razie gdzieś precz daleko, prawda, że trzeba wyeliminować Kościół, każdy Kościół z życia ludzkiego. No i w związku z tym, to takim zrobię tutaj skrót myślowy, w związku z tym, proszę Państwa, naprawdę nie można wiązać żadnych nadziei, politycznych nadziei, życiowych nadziei, także i w sprawie polskiej, nie można wiązać z ludźmi, którzy mają wobec Kościoła katolickiego wrogie zamiary. Każdego Kościoła zresztą, bo to znowu też idzie ten kryzys światowy, prawda, już w toku, ale także czekamy na rozstrzygnięcia w sprawie polskiej. I będzie po raz kolejny wobec państwa taka składana oferta, żebyście na coś przymknęli oko, żebyście przeszli do porządku żebyście się zgodzili na pewne uproszczenia, prawda? Żebyście się zgodzili na budowanie Polski z jakiejś tam konieczności w porozumieniu z ludźmi, którzy właśnie mają pewne delikatne słabostki, na przykład mają taką słabostkę, że może nie zawsze nienawidzą, ale w każdym razie nie szanują duchownych, prawda? No to trzeba się zastanowić, czy z takimi ludźmi w porozumieniu można jakąkolwiek Polskę zbudować i czy można cokolwiek trwałego na tym świecie osiągnąć. No, takie kompromisy, prawda, to będziecie mieli autostrady przejezdne jednym pasem, czy stadion narodowy zadaszony i odporny na wodę i z góry i z dołu i tak dalej. Druga kwestia i po tej drugiej kwestii oddaję już mikrofon tutaj Państwu. Kwestia związana, jak to mówią chętnie niektórzy, spiskowa teoria dziejów, mianowicie kwestia pochodzenia rządu Kieryńskiego była pokazana jako rząd o proweniencji masońskiej. A z drugiej strony zaznaczone, co zresztą jest zgodne z faktami historycznymi, iż bardzo wielu funkcjonariuszy rewolucji przybocznych ludzi Lenina to byli członkowie, to byli Żydzi po prostu, prawda? Czyli główny ideolog i twórca Armii Czerwonej, Trocki, czyli Bronstein. Zresztą właśnie chciałem zwrócić o tę trudność, ponieważ to, co tutaj zobaczyłem osobiście, jak dobrałem to na filmie, bardzo w sposób taki, powiedziałbym, wyważony zostały te kwestie podane. Pytanie brzmi czy jakąś w ogóle rolę odgrywała tutaj kwestia narodowościowa. No bo z jednej strony znane, prawda, książka Protokoły Mentrucjonu, okazało się, że to miało być rzekomo jakieś tam właśnie paszkwil sfabrykowany przez carską jeszcze Służbę Bezpieczeństwa Ochronę. No ale z drugiej strony wielu Żydów w rewolucji udział bierze. No z jednej strony niby wszechwładni masoni mają rządzić światem i tak dalej, no ale z drugiej strony dali się tak lekko wykiwać jakiemuś tam Leninowi, prawda? Jak to wszystko tutaj ustawiamy? No to są takie sprawy, których dla uproszczenia się w ogóle nie włącza do wykładu popularnego właśnie na wszystkich poziomach nauczania i od przedszkolnego do akademickiego, ponieważ mówienie o tych sprawach grozi śmiercią, co najmniej cywilną śmiercią, grozi etykietowaniem, no po prostu zostaje się wyznawcą teorii spiskowych i w dodatku jeszcze podłym antysemitą. W związku z tym dla uproszczenia na wszelki wypadek mało kto o tym mówi, żeby śmierci cywilnej nie doznać. Otóż trzeba powiedzieć wyraźnie, że jeśli
jeżeli będziemy udawali, że te wątki nie istnieją w tej historii, to cała ta historia traci sens. Po prostu nie daje się sensownie tego wszystkiego opowiedzieć. Nie trzyma się to kupy, jeżeli ten element wyjmiemy z układanki. Jaki element? No, na przykład konkretnie taki, że diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych i nazwijmy to ogólnie na Zachodzie w ogóle, diaspora żydowska, która już na przełomie XIX i XX wieku osiągnęła tak dobrą kondycję finansową, za czym poszła pozycja stwarzająca możliwość działania politycznego na poziomie gabinetów rządowych, ta diaspora żydowska publicznie i otwarcie wypowiedziała wojnę Rosji carskiej. Mianowicie jeszcze było to przed końcem XIX wieku, kiedy to w Rosji ciągle jeszcze obowiązywała granica osiedlenia, obowiązywało prawodawstwo, które ograniczało mobilność, a zatem tamowało przedsiębiorczość poddanych narodowości żydowskiej. I ponieważ mimo tego prawodawstwa Żydzi w Imperium Carskim prosperowali znakomicie i dochodzili do coraz lepszej, jak powiedziałem, kondycji i większego znaczenia. W związku z tym wynikły z tego konflikty polityczne, które przybrały wymiar między innymi tak zwanych pogromów na terenie Imperium Rosyjskiego. W te tak zwane pogromy, mówię tak zwane, dlatego że były to zdarzenia o charakterze bynajmniej nie fikcyjnym, to rzeczywiście się działo, ale błędnie jest to także postrzegane jako akty niezorganizowane, jako akty wybuchu gniewu ludu, prawda, jakieś spontaniczne działania. To bynajmniej nie wszędzie, bynajmniej nie zawsze były działania spontaniczne, były w to zaangażowane no po prostu agendy rządu rosyjskiego, agendy rządu carskiego. W roku 1905 opisał to późniejszy wybitny polityk żydowski, szef koła żydowskiego w polskim Sejmie w dwudziestoleciu międzywojennym, Apolinary Hartglas. W roku 1905, kiedy doszło do takiego pogromu w Białymstoku i on ze swoimi kolegami politykami młodymi wówczas postanowił bliżej się temu przyjrzeć i zbadać tę sprawę, no i wybrał się do Białegostoku i tam zorientował się, że wojsko i policja carska jest zaangażowana w organizowanie, z jednej strony organizowanie takich aktów przemocy wobec poddanych narodowości żydowskiej, a z drugiej strony jest władza rosyjska zaangażowana w zapewnianie bezkarności tym, którzy się dopuszczają jakichś chuligańskich wybryków. A zatem, skoro państwo rosyjskie takich środków się imało w swoich działaniach politycznych, no to część establishmentu żydowskiego tutaj za oceanem uznała, że państwo rosyjskie jest śmiertelnym wrogiem i że to państwo należy obalić. I jeszcze przed końcem XIX wieku pieniądze, bardzo poważne pieniądze były inwestowane w rozwój ruchu rewolucyjnego w Rosji. Już w latach 70., 80. cała ta narodna wola rosyjska nie byłoby się to tak pleniło, cały ten ruch terrorystyczny, ostatecznie przecież dochodziło do zamachów i zamachów uwieńczonych sukcesem na cara i na prominentnych funkcjonariuszy
rządu i armii rosyjskiej. Nie byłoby się to wszystko tak pleniło, gdyby właśnie niepewne zaplecze finansowe, które zapewniali przedstawiciele diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. I no i co, bo to może ja niepotrzebnie przedłużam, no trzeba krótko i zwięźle powiedzieć, że oczywiście to nie wyjaśnia wszystkiego, nie można uczyć się tak historii, jakby ten element był jedynym, który poznawszy znamy już, wiemy już wszystko i możemy sobie darować rozpoznawanie innych szczegółów, bo rzeczywistość i historyczna, i każda jest barwna i nie ma takich sytuacji politycznych, które by się dało przedstawić takim uproszczonym wykresem o jednowektorowo. Tym niemniej nie można udawać, że ten moment w dziejach nie występuje. Co do masonerii, no to i relacji między masonerią a aspiracjami żydowskimi, które miały, jak wiadomo, dwa nurty, prawda? Nurt syjonistyczny. Koncepcja, mówiąc krótko, koncepcja taka, że musimy odzyskać ziemię obiecaną, żeby tam stworzyć państwo. I koncepcja druga, odzyskanie ziemi obiecanej jest być może i prawdopodobne, ale niepodobieństwem jest, żeby wszyscy Żydzi z całego świata tam się urządzili, a zatem musimy osiągnąć autonomię w tych miejscach, w których przyszło nam żyć. Prawda? Dwie koncepcje, często wzajemnie się niewykluczające, często wzajemnie komplementarne, prawda? W praktyce politycznej. Otóż relacje między politykami żydowskimi czy spiskowcami żydowskimi, a organizacjami masońskimi, no to jest wielkie pytanie, prawda? Czy to pies macha ogonem, czy ogon macha psem? Czy w dziejach Związku Sowieckiego, który nurt dominował? Kto kogo wykorzystał? Kto kogo traktował instrumentalnie? To jest wielkie pytanie, to jest zagadnienie właśnie do badania przez historyków, tylko że historycy no niewiele do tej pory w tej sprawie zbadali właśnie z powyżej wzmiankowanych przyczyn, bo bardzo trudno jest utrzymać się w branży historycznej w ogóle poświęcając uwagę takim sprawom. No i stąd skazani jesteśmy też często na książki, które piszą gorliwie dążący do prawdy, ale amatorzy. Prawda? Ludzie, którzy nie posługują się warsztatem historycznym i mają bardzo, bardzo skądinąd pożyteczne, wykonują pracę i mają zbożne dążenie do tego, żeby opisać prawdę historyczną, ale brakuje im często narzędzi. No to nie jest ich wina, że historycy patentowani i profesorowie od historii właśnie udają, że takich rzeczy w ogóle nie ma. No i ta sprawa, ten wątek też oczywiście swoją aktualność zachowuje. Państwo to świetnie rozumiecie, państwo to czujecie, prawda, że właśnie dzisiaj także żyjemy w świecie, w którym wielu skłonnych jest dla uproszczenia udawać, że nie ma takiego tematu, prawda? No jest taki temat. No w końcu właśnie to, czy Imperium Amerykańskie pójdzie w tym sezonie na trzecią wojnę światową po to, żeby przeprowadzić ostateczne rozwiązanie kwestii bliskowschodniej w interesie państwa położonego w Palestynie, no to jest duży słoń w menażerii, którego bardzo wielu upiera się, żeby dla uproszczenia w ogóle nie zauważać, prawda? Chciałem tylko jeszcze tutaj na zakończenie mojego mówienia pogratulować tak wielkiej pracy, bo to i pod względem merytorycznym tu się pojawiali bardzo wybitni znawcy tematyki, Wiktor Suworow czy
Władimir Bukowski, to są ludzie, którzy w KGB piastowali wysokie funkcje, potem no... Suworow Gieru, a Bukowski dysydent. Dysydent, którzy uciekli, prawda, z dokumentacją i tak dalej. Czy, nie pomnę tego nazwiska, ten, że profesor, ekspert CIA, czy też ta pani, która prywatnie jest żoną pana Radka Sikorskiego, bardzo otaczanego wielką sympatią tutaj w wielkim gronie, ale tu akurat występuje jako świetna autorka do tej pory chyba najlepszej pracy na świecie naukowej na temat gułagu, książka pod tytułem Gułag. Polecam na marginesie, świetna, dogłębna analiza tego zbrodniczego zjawiska. Spuści nam krzyż.